często pominięci i zapomniani, pozostawieni sami sobie, bez dachu nad głową, bez kromki chleba. W samotności i biedzie stawiają czoła przeciwnościom losu, których w ich życiu nie brakuje. W wielkanocny poniedziałek najubożsi mieszkańcy Wrocławia spotkali się przy świątecznym stole. Może tutaj księża się starają, że zrobili porządne jedzenie, prawda? Że jest ten stół, że jest czysto, jest fajnie, że tu się mogliśmy spotkać, prawda? I to jest bardzo wielki plus właśnie dla Caritasu. Bardzo dobre, że ludzie jeden drugiemu pomaga. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i że można znieść. No. Bardzo dobrze. Ze łzami w oczach dziękuję za to, że mogą chociaż troszeczkę otrzymać tej pomocy i również też poczuć te święta. Ludzie coraz częściej otwierają swoje serca, a także portfele na otaczającą ich krzywdę i biedę. Przybywa też Wrocławian, którzy bezinteresownie i z dobrego serca oferują swoją pomoc. Zdarza mi się, że piekarnie, hurtownie po prostu przychodzą do mnie i oferują mi za bardzo niewielką cenę, bądź też za darmo towary. Ludzie są otwarci, chcą pomagać. Jeżeli widzą wolontariuszy, od razu z uśmiechem i właśnie empatycznie podchodzą do tych właśnie spraw. Oni są szczęśliwi, że ktoś o nich pamięta, bo z tą biedą trudno się żyje, ale jeszcze trudniej, jeżeli nikt nie wyciąga do tego człowieka ręki. Pan Robert w przeszłości chciał zostać reżyserem. W tym celu kilkanaście lat temu zaczął w Krakowie studiować wiedzę o teatrze. Zbieg niefortunnych okoliczności sprawił jednak, że jego życie legło w gruzach. Mimo tego nie poddał się. Dobrzy ludzie wyciągnęli do niego pomocną dłoń, a dziś on pomaga innym jako wolontariusz Caritas we Wrocławiu. Bo jak mówi, dobro dane komuś powraca do nas podwójnie. Kiedyś miałem jakieś problemy w życiu. Spowodowało to, że dużo bardziej rozumiem tych ludzi i te problemy. Tak? Mam wrażenie, że inaczej do nich podchodzę niż ludzie, którzy tego nie przeżyli. Staram się być takim przykładem, że to, że ktoś jest na zakręcie, to nie jest jeszcze koniec, tak? Że zawsze można odnaleźć jakąś drogę. A jeżeli spotka się jeszcze ludzi, którzy ci w tym pomogą, to jest już sukces. Przy świątecznym stole przygotowanym przez Caritas mogło zasiąść około 50 najuboższych i bezdomnych mieszkańców miasta, dla których przygotowano tradycyjne świąteczne potrawy. Będzie ogonówka, będą kiełbasa, będzie polędwica sopocka, sałatki, śledzie. Także bardzo, oczywiście na deser ciasta. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej prowadzi dwie jadłodajnie we Wrocławiu i Woławie, które rocznie wydają ponad 150 tysięcy gorących posiłków dla potrzebujących i głodnych. Arkadiusz Skarbowski, Echo 24.